Krakowie nie dojdzie do przedterminowych wyborów do Sejmiku Małopolskiego, ponieważ w szóstym głosowaniu marszałkiem został Łukasz Smułka, a nie Łukasz Kmita, jak miało być w pierwszym wydaniu. Moim zdaniem jest to absolutnie początek końca pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Preludium do tego końca, czy początku końca, były wybory do Europarlamentu, kiedy osoby, które były popierane na pierwszych miejscach przez Jarosława Kaczyńskiego, na przykład pani była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga czy Jacek Kurski, nie dostali się do parlamentu. Dostał pan prezes żółtą kartkę, dostał od wyborców do zrozumienia, że wyborcy mają dosyć polityki popierania ludzi, którzy nie nadają się do tego, albo są w jakiś sposób skompromitowani, albo ośmieszają i wyborcy nie chcą się identyfikować. Pan prezes, jako wieloletni przywódca, nie ma co mówić, skuteczny przywódca tej narodowo-socjalistycznej formacji, nie wyciągnął wniosków i postanowił w Krakowie promować czy przepchnąć na siłę kolanem Łukasza Kmitę, który jest znienawidzony przez krakowskich działaczy z powodu tego, że bardzo źle ich wszystkich traktował przez ostatnie lata. Dlaczego uważam, że jest to początek końca pana Jarosława Kaczyńskiego? Ponieważ po raz pierwszy ugiął się i przegrał. Wcześniej potrafił skutecznie meandrować, kombinować, ostatecznie wychodziło na jego. Tym razem przegrał i to przegrał jednoznacznie. I to z kim przegrał? Mówi się, że za tymi głosowaniami, że za tą grupą, która opierała się w wybraniu Łukasza Kmity, stała pani Beata Szydło. Była pani premier. Pan prezes przegrał z panią Beatą Szydło, którą po roku, zdaje się, premierowania postanowił usunąć na rzecz niezbyt lubianego w Prawie i Sprawiedliwości niedawnego jeszcze premiera Mateusza Morawieckiego. Moim zdaniem pan prezes z tego się nie podniesie i to będzie proces wolniejszy lub szybszy, głównie z tego powodu, że jego najwierniejsi słudzy, jego najwierniejsi poplecznicy zobaczyli, że z prezesem można podjąć walkę i można wygrać. Kiedy upadają totalitaryzmy? Nie uważam, żeby PiS był większym totalitaryzmem niż Platforma Obywatelska, żeby było jasne, są to obydwie partie wodzowskie. I uważam, że w obydwu tych partiach ta zasada będzie obowiązywać. Dopóki przywódca wygrywa, dopóki odnosi sukcesy, to go popieramy. Kiedy zaczyna się chwiać, to zawsze się kilku znajdzie, którzy w tym chwianiu mu pomogą, a potem pomogą mu w upadku. Pan prezes przegrał. Przegrał poważną batalię, 5 głosowań, osobiście stawił się w Krakowie i przegrał. I będzie przegrywał dalej. I nie wiem, jak to się zakończy, ale jestem przekonany, że jest to raczej szybszy niż wolniejszy początek końca pana prezesa. Czy mnie to martwi? Mnie to w ogóle nie interesuje, co się stanie z PiS-em. Czy PiS przetrwa? Z mojego punktu widzenia lepiej byłoby, gdyby nie przetrwał, bo moja formacja na tym zyska. Chcę wam tylko pokazać, że każdy autorytarny przywódca prędzej czy później przegrywa. Prędzej czy później spotka się z przeciwnikiem, z którym nie jest sobie w stanie poradzić. Prędzej czy później ludzie poczują, że można walczyć i można wygrać. A jak się wygra raz, no to się wygra i drugi, i trzeci, i piąty. Kończy się pewna epoka. Pan prezes, moim zdaniem, gdyby poprowadził swoją karierę mądrzej, na co zwracano uwagę, i to nie jest tak, że on o tym nie wiedział, to mógłby być prawdziwym mężem stanu. Po pierwsze, gdyby nie koncentrował się tylko na utrzymaniu władzy poprzez korupcję polityczną, taką jak rozdawanie socjalu na prawo i lewo, tylko skoncentrowałby się też na ludziach, którzy pracują, zarabiają, prowadzą biznesy
gdyby nie był tak jednoznacznie autorytarny w przewodzeniu partią i nie postanowiłby niszczyć wszystkich swoich koalicjantów, myślę, że byłby w stanie stworzyć szerszy obóz wolnościowy w Polsce. I gdyby właśnie też bardziej skoncentrował się na wolności, a nie utrzymaniu władzy przez zaostrzanie prawa, jeśli chodzi o wolność słowa, cenzurę i kumulowanie majątku publicznego w rękach swoich podwładnych. Myślę, że miał papiery na to, żeby zostać prawdziwym mężem stanu, a tak moim zdaniem zostanie jako człowiek przegrany ostatecznie. Bo pamiętamy najczęściej to, jak polityk kończy, a nie to, jak sprawował władzę. I na koniec chciałem wam powiedzieć, że zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że największym nieszczęściem Jarosława Kaczyńskiego i tego obozu politycznego była katastrofa smoleńska. Dlaczego? Ponieważ Lech Kaczyński był dobrą przeciwwagą dla Jarosława Kaczyńskiego. Potrafił go mitygować, potrafił go równoważyć i powściągać przed głupimi decyzjami. Śmierć Lecha Kaczyńskiego spowodowała, że Jarosław Kaczyński zaczął działać zgodnie ze swoją naturą, co ostatecznie doprowadziło do klęski wyborczej, a teraz prawdopodobnie doprowadzi do klęski samego Jarosława Kaczyńskiego. Tego procesu, moim zdaniem, nie da się powstrzymać. No cóż, ale w polityce nie ma próżni. Ktoś to miejsce zajmie. Pytanie, czy przetrwa samo Prawo i Sprawiedliwość. Czas pokaże i to już niedługo przekonacie się.